Dzisiaj na Górze Szybowcowej świętujemy 30-lecie KAR-u, ale również 25 lat działalności Rotary Klub Jelenia Góra oraz 100-lecie szybownictwa w gminie Jeżów Sudecki. Te trzy wydarzenia, te trzy jubileusze połączyły nas i mieszkańców, którzy tutaj licznie przybyli, świętują i bawią się razem z nami. Obchody trwają kilka miesięcy. Przede wszystkim tą tradycję i tą pamięć obecnie chce zachować Regionalny Klub Modelarski w Jeżowie Sudeckim, któremu przewodzi pan Władysław Jagiełło. Chcemy to jakby tak zaszczepić w tą młodzież i w dzieci, bo tu mamy tą fantastyczną historię. Jest dużo, przez te wiele lat była niedoceniona, nie była spostrzegana. My chcemy to przywrócić tak, jakby, jak powinno być. Okazja jest ogromna, ponieważ to jest 100-lecie szybownictwa w Jeżowie Sudeckim. Mało kto zdaje sobie sprawę, że Jeżów Sudecki jako miejscowość dla rozwoju szybownictwa na świecie zrobiło najwięcej. To tutaj, można powiedzieć, rodziło się szybownictwo, to tutaj rodził się przemysł szybowcowy, tutaj zaczynali swoją wędrówkę, mogę powiedzieć odważnie, w kosmos, najlepsi. Bardzo fajnie, że te organizacje wspólnie urządziły ten piknik. No, widać, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Sznur samochodów już poustawiany wzdłuż drogi ciągnie się, można powiedzieć, kilometrami. Fajnie, że i mieszkańcy Jeleniej Góry, ale przecież nie tylko, mogą mile spędzić czas, integrując się. Wielkie ukłony i podziękowania dla organizatorów, że właśnie zapraszamy w takie miejsca. Góra Szybowcowa jest tu przepięknie. Myślę, że nie tylko przy okazji festynów, takich imprez, takich spotkań, jubileuszy, ale również warto przyjść tu w każdej wolnej chwili. Centrum Modelarskie prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży. Sklejaliśmy modele szybowców. To są bardzo kreatywne warsztaty dla dzieci. Mogą sobie poskładać tutaj pierwszy samodzielny model. Bawią się przy tym dobrze, więc myślę, że dobra idea i więcej takich. No są fajne, ponieważ można zbudować na przykład taką grunałkę. Porywisty wiatr spowodował, że te szybowce, które skleiliśmy, złożyliśmy, nie wykorzystujemy do zawodów, które obecnie się odbywają. Wykorzystujemy typowe rzutki. Dzieci rywalizują w konkurencji na odległość, czyli uczą się rzucać, uczą się startować. Ogólnie bawimy się bardzo dobrze. Modelarnia Jeżów Sudecki robi bardzo fajne imprezy. Dobrze się bawię i polecam te imprezy, żeby ludzie też przychodzili, bo tutaj można się tak pobawić fajnie. Tutaj odkryto fale, latanie na fali i to jest wyjątkowe, właśnie specyficzne dla Jeleniej Góry. Ten układ gór prostopadły do najsilniejszych wiatrów z południowego zachodu powoduje, że można tutaj bardzo skutecznie wznosić się na fali i zdobywać odznakę diamentową, dla szybownika bardzo istotną. Jak zwykle zaprezentujemy dużą dawkę muzyki country. Co więcej, zapraszamy bardzo serdecznie.
Oczywiście wielkie imprezy odbywają się również głównie dlatego, że pojawiają się tacy sponsorzy jak Tauron. Tauron, który sponsoruje tą imprezę, dodaje nam energii, no bo Tauron to energia.